Autobusem do rodziny. Pod takim hasłem zorganizowano dziś w Jastrzębiu-Zdroju akcję mającą popularyzować ideę rodzicielstwa zastępczego. Pracownicy tamtejszego ośrodka pomocy społecznej wyjechali autobusem w miasto, starając się zainteresować tym tematem mieszkańców. Dzień dobry, zapraszamy. Kto się Państwu do zadania przyjechać? To poproszę, przyjedziemy. W taki oto nietypowy sposób pracownicy Jastrzębskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zachęcali mieszkańców miasta do zaznajomienia się z ideą rodzin zastępczych. Dzisiaj mamy 30 maj. 30 maj to jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W całej Polsce obchodzimy to święto. To jest nasze święto typowo polskie, bo Sejm Rzeczpospolitej uchwalił w 2006 roku właśnie to święto. Chcielibyśmy podkreślić rolę rodzin zastępczych, dlatego będziemy próbowały namawiać osoby na przystankach autobusowych, żeby wsiadły do autobusu, żeby posłuchały o rodzinach zastępczych, żeby po prostu może pomyślały o tym na przyszłość. I kilkadziesiąt osób skorzystało z tej oferty w trakcie przejażdżki przez miasto. Takie osoby mogły dowiedzieć się zarówno o przywilejach, jak i obowiązkach rodzin świadczących pieczę zastępczą. Chcemy im pokazać, że w Jastrzębiu są dzieci, które potrzebują takiej formy pomocy, bo być może nasi mieszkańcy nie wiedzą, bo na razie było to rozpatrywane gdzieś w granicach naszego ośrodka i radziliśmy sobie jak mogliśmy, ale tych rąk do pracy jest potrzeba więcej. Nadal bowiem zbyt wiele dzieci wychowuje się w różnych ośrodkach typu domy dziecka, podczas gdy mogłyby wzrastać w bardziej rodzinnej atmosferze. Jak mówią urzędnicy, w Jastrzębiu-Zdroju rodzin zastępczych jest sporo, ale mogłoby być więcej. Miasto ma strategię rozwoju takiej polityki społecznej. W ramach tej polityki społecznej jest między innymi utworzenie jak najwięcej, czy zmotywowanie jak najwięcej rodzin do zaadoptowania dzieci, bądź stworzenia rodzin zastępczych, aby realnie w normalnych warunkach domowych wspierać i rozwijać dzieci i młodzież. Pytanie tylko, ilu spośród pasażerów dzisiejszej wyjątkowej przejażdżki zdecyduje się na taki krok?